Powiedz mi. Jestem prawie pewna. Mów, czekam jak na rozżarzonych węglach. Kim się zakochał? W Marii. Upadłaś na głowę. Ja mogę dłużyć się w Rafaelu, bo nie mam przesądów, jak inni aroczowie. Może mi się podobać przez jakiś czas brat Marii. To logiczne, prawdopodobne. Ale żeby Juan Carlos, który może mieć każdą kobietę i obnosi się z dumą rodową, zakochał się w pomocy domowej? Nie, to niemożliwe. Jak na to wpadłaś, kuzyneczko? Nie wierzysz? Dobrze. Bądź pewna, że się nie mylę. Choć słowo zakochany nie jest najwłaściwsze. Zakochany po uszy, tak powiedział. Ale nie w Marii, a właśnie, że w Marii. Wykorzysta ją i porzuci. Paranoja. Przypuśćmy, że to Maria. Dlaczego mają wykorzystać i porzucić? Ponieważ to mężczyzna. Chce się tylko zabawić. Nie chcę cię przekonywać, ale gdybyś zakochał się naprawdę, w pokojówce? Tak. Co będzie, gdy dowie się mama? O czym? Zamurowało was? Co to za tajemnica? Nic takiego, ciociu. Niechcący wtłukłam coś w łazience. Nie dziwi mnie to. Mam nadzieję, że nic cennego. Drobiazg. Niezdarność służby jest zaraźliwa. Dlaczego nie dałaś mi powiedzieć? Bo nie. Źle, że ci to powiedziałam. Żądasz, żebym nie mówiła mamie o takich sprawach? Tak. Zapomnij, co ci powiedziałam. Prędzej czy później i tak się dowie. Moja głowa, żeby to nie wyszło na jaw. Zgoda. Ale na pewno kiedyś zauważą. Tym razem nie. Jeśli coś nie wzbudzi ich podejrzeń. I co wtedy? Sama powiedziałaś, że mężczyźni są jednakowi i wykorzystują każdą okazję. Tak. A Maria nie ma tyle sprytu, żeby tego uniknąć. W ogóle nie ma sprytu, biedaczka. Czego się boję? Uspokoję cię. Najgorsze jeszcze się nie stało. Skąd wiesz? Znam twojego brata. Kiedy chodzisz głową w chmurach, to jest to faza platoniczna. Nie mogę uwierzyć. Nie dociera to do mnie. Jak mógł cię porzucić? Kto ci wynagrodzi stracony czas? Nieważne. Juanowi Carlosowi na tym nie zależy. Nie widzisz, że usiedliła go ta służąca? Nie rozumiem. Taki wytworny, dystyngowany chłopak zadaje się z pokojówką. Ta kobieta jest przebieglejsza niż na to wygląda. Nie widziałam jej. Widziałaś ją w Wigilię. Ale zupełnie jej nie pamiętam. Zapewniam cię, że wygarnęłabym jej na to zasługuje. Zabiłabym ją. Przysięgam. Uspokój się. Pociesz się myślą, co będzie, gdy dowie się o tym Amelia. Juan Carlos zapłaci za to, co mi zrobił. Wróciłaś? Dawno. Byłam w pokoju. Doskonale. Księżniczka wraca do domu i nie wita się. A ja myślę, co się z tobą dzieje. Przepraszam, bolała mnie głowa. Płakałaś? Nie. Dlaczego pytasz? Nie? A dlaczego masz czerwone oczy? Daj mi spokój.
Mój brat się pokazał? Tak. Przyszedł też doktor Oskar. Pytał o ciebie. Chciał cię zaprosić na obiad. W tym momencie weszła Teta i powiedziała mu, że pojechałaś samochodem z Juanem Carlosem. Ale kazałam jej zamknąć buzię na kłódkę, a doktorowi Oskarowi powiedziałam, żeby nie słuchał, co mówi ta żmija. Powiedz, jak kobieta kobiecie, co robiłaś z Juanem Carlosem? A więc mój brat był tutaj? Przyszedł, chwilę czekał na ciebie i poszedł naprawiać silnik w samolocie Juana Carlosa. Nie mówił, gdzie będzie dziś spał? U Roliego. A dobrze będzie się tam czuł? Rodzice Roliego zgodzą się? Nie wiem. Spytaj Roliego. Może ci odpowie. Wy młodzi nie mówicie nikomu o swoich kłopotach. No. Nie. Nie czuję się samotna. Dzieci nie są tak blisko jak kiedyś. Ale mamy muzykę, książki, wyobraźnię. Nie jest mi przykro. Rozumiem. Ale czy nie brak pani poczucia, że jest pani potrzebna? Potrzebna? Komu? Nie wiem. Innej osobie. Że czuje się pani niezastąpiona, kochana. Niezastąpiona. Nigdy nie byłam niezastąpiona. Kochana, tak. Wiem, że kochają mnie moje dzieci, mój brat. Ale niezastąpiona? Dla mnie pani jest. Co tu robicie? Gawędzimy. Bez światła? Mamo, uprzedzam cię, z tym osobnikiem miej się na baczności. Któregoś dnia poprosi o rękę Diany. Może ja to zrobię? Nie, nie przeszkadzaj sobie. Kiedy będziemy jeść? Padasz jak burza. Nic nie ruszaj. Powiedz przynajmniej, co będzie. Jestem głodny. Kiedy będzie kolacja? Jak będzie gotowa? Pośpiesz się. Wujek Felipe już przyszedł, a Juan Carlos właśnie podjeżdża. Skąd wiesz? Widziałem. Co jej się stało? Nie wiem. Chcesz jeść? Tak. To do roboty. Zanieś to na stół. Zaraz? Tak. Co się stało? Dlaczego płaczesz, skarbie? Przysięgnij, że on nie jest zły. Przysięgnij, że Juan Carlos nie jest taki jak inni. Witam. Dobry wieczór.
Dziś w nocy śpisz w domu? Zależy od okoliczności. Przypuśćmy, że nie będzie tych okoliczności. Co pana obchodzi, gdzie będę spała? Zapytałem, bo może spalibyśmy razem. No. Nie. Razem? Dlaczego nie? Chodzenie do łóżka z forderkami jest tu zabronione. Pan o tym dobrze wie. Poza tym inne mogłyby pomyśleć, że jestem pańską ulubienicą. A sypiasz w innym łóżku? Dziwię się panu. Nie wie pan, że szef nie może być zazdrosny? Nie zgrywaj się na niedostępną. Dobrze wiem, z kim się spotykasz. To ten? Zrób wszystko, żeby ten staruch siedział tu jak najdłużej. Nie ma sprawy, szefie. Jestem najlepszą fordarcerką w tym lokalu. Dziś wieczór ten stary zamówi szampana, ostrygi i kawior. Chyba pan to już zauważył. Nie bądź taka dowcipna, bo pewnego dnia możesz znaleźć się na śmietniku. Albo w pana sypialni. To mniej więcej to samo. Cześć, kocurku. Brakowało mi ciebie. Dobry wieczór. Gdzie jest Maria? Maria poszła do łóżka. Dziś miała wolny dzień i była trochę zmęczona. Źle się czuła? Nie. Była trochę podenerwowana i tyle. Kiedy wróciła? Mniej więcej godzinę temu. Godzinę? Przecież odwiozłem ją rano. Nic o tym nie wiem. Nawet jeśli powie mi pan prawdę, to nie całą. Pan Lastra, miło znów pana widzieć. Poproszę łydki. Przechodziłem tędy i pomyślałem, co ciekawego u naszego przyjaciela Lejby. No, dziewczyny te co zawsze. Ale dojdzie nowa, rewelacyjna. Naprawdę? Ciekawa? Bardzo. Ma klasę. Jest sekretarką bardzo poważnego menadżera. Co mówisz? I rzuci tę pracę, żeby przejść do tego lokaliku? Nie wiem. Prowadzimy rozmowy, ale jestem przekonany, że w końcu powie tak. Jedną wciąż pamiętam.
Myślałem, że już ją mam. Już prawie miesiąc, jak mi ukradła portfel. Nikt mi słowa więcej nie powiedział. Nic się nie robi. Nie ma sprawiedliwości. Gdzie moja whisky? Spokojnie, Lastra. Ta kobieta zapłaci za to, tyle że w inny sposób. Nie mów. Są jakieś nowiny? Są. Czy wie pan, że teraz pracuje u Aroczu? Oczywiście. Tam właśnie zastawiłem na nią pułapkę. Ale się wymknęła. Była sprytniejsza ode mnie. Jest bardzo sprytna. Chyba chce wystrychnąć na Dudka syna Aroczy. Nie. Którego? Inżyniera. Ale nie pozwolę, żeby taka okazja uciekła mi z nosa. Jasne. Chcesz zdemaskować ją przed inżynierem? Jeśli inżynier zapłaci mi za tę drobną przysługę, jutro mam się z nim spotkać. Mogę cię prosić o przysługę? Oczywiście. Daj spokój inżynierowi. Zostaw to mnie. Dlaczego? Chcę porozmawiać z tą dziewczyną. Mógłbym zniszczyć jej idylle z inżynierem. Jeśli nie zgodzi się na moje warunki. Tak. Ale niech pan zrozumie, że ja za te informacje mogę zarobić kupę forsy. Spokojnie, Leiva. Dasz mi zabawić się z tą dziewczyną? A potem wrócimy do sprawy. Jeszcze forsy mam w brud. Kto tu jest? To ja, proszę pani, przepraszam, potknąłem się po ciemku. Co tu robisz o tej porze? Jeszcze taki brudny. Szukam pani syna. Matylda powiedziała, że jest tutaj. A nie powiedziała, że służbie nie wolno tu wchodzić? Natychmiast wyjdź. Niech się pani nie denerwuje, zaraz pójdę. Szukałem tylko pani syna. Naprawiłem jego przeklęty samolot i chcę, żeby mi zapłacił. Proszę, jeszcze się obraża. Zaczekaj tu. Zawołam syna, żeby ci zapłacił i natychmiast odprawił. Nie waż się siadać. Zabrudzisz kanapę. Idź do piekła. Obrzydliwa starucha. Cześć, Rafael. Mówisz tam do siebie? Tak. Nie trawię już twojej sympatycznej rodzinki. Co ci się stało? Jak ty wyglądasz? Jestem brudny aż strach. Czy ten przeklęty samolot? Nie skończyłeś jeszcze? Przeciwnie, moja droga. Wszystko gra.
Wygląda na szmaciarz, ale potrafię pracować. Jesteś na mnie zły? Należysz do świata, do którego ja nie należę. Co ty mówisz? Mam ochotę pobrudzić te piękne kanapy moimi zatłuszczonymi łachami. Zrób to. Kto ci broni? Nie prowokuj mnie. Mogę to zrobić. Ja cię nie prowokuję. Trzymaj się daleko ode mnie, bo się ubrudzisz. Mógłbym cię zarazić. Tak właśnie myśli twoja matka. O to chodzi. Doprowadza do tego, że czuję się niczym. Nie słuchaj mojej matki, wiesz jaka jest. Nie licuj się ze słowami. Powiedziała prawdę, ma rację. W tym domu nie ma dla mnie miejsca. Siadaj. Nie. Nie odgrywaj się na mnie, co ci złego zrobiłam? Należysz do tego środowiska, pewnie myślisz jak twoja matka. Napadasz na mnie bez powodu. Wszyscy jesteście tacy sami. Bogaci i aroganccy. Masz podrażnione oczy. Pewnie od benzyny. Zaczekaj, pójdę po kroplę do oczu. Krople do oczu. Kto tam? Myślałam, że jest tutaj. Kto? Jeśli zobaczy swojego brata, to daj mu to. Co to? Krople do oczu. Nie rozumiem. On zrozumie. Ja szoruję, a wy spacerujecie i brudzicie. Przepraszam, skarbie. Myślałam, że to Dorita. Był tutaj? Kto? Nieważne. Uważaj. Co ci się stało? Kto tam? Otwórz. Kto tam? A kto ma być? Rafael. Ma Rafael. Dlaczego jesteś taki brudny? Skąd wracasz? Później ci powiem. Jenny ci to przyniosła. Była tu? Nie widziałem jej, byłem w garażu. To krople do oczu, puść mi je. Nie ruszaj się. Ale podrażniłeś sobie oczy, całe czerwone. Wyglądasz jak królik. Gdzie byłeś? Najpierw w salonie państwa Aroczu. Potem w pokoju mojej siostry, może trzeba powiedzieć pokojówki. Oczywiście, możesz tak mówić. Jestem z siebie dumna, zarabiam na twoje utrzymanie. Wiesz, siostrzyczko, pokłóciłem się ze starą. Byłeś z Jenny? Na szczęście byłem sam. To dlaczego byłeś w salonie? Czekałem na Juana Carlosa, żeby zapłacił mi za naprawę samolotu. Gdybyś wiedziała, co mi nagadała ta stara, nie mów tak o niej. To pani Amelia, nie zapominaj. Niech będzie, zmieszała mnie z błotem. Sam się o to prosiłeś. Tak bym chciał być bogaty. Dlaczego wyjechałeś z wioski? Gdzie będziesz dziś spał? U Roliego. Zaprosił mnie. Nie możesz nadal tak żyć. Musisz znaleźć lepszą pracę. Czy praca mechanika hańbi?
Jesteś sztuknięty. Przeciwnie, jestem bardzo inteligentny. A teraz posłuchaj. Akurat siedziałem i przyszła ta stara. Kto? Ta... Pani Amelia. Pani Amelia. Będę spał tutaj. Dobranoc. Wstawaj natychmiast. Nie ma mowy. Daj spokój, nikt nie zauważy. Nie wygłupiaj się, dopiero miałbyś kłopoty. No dobra. Posłuchaj. Przyszła pani Amelia. Chodź, usiądziemy. Moje biedne łóżko. Jestem pewien, jestem przekonany, że niedługo będę kimś. Zarobię kupę forsy. Stanę się bogaty. Przestań marzyć. Powiedz, co to było z panią Amelią? Nie mam ochoty tego powtarzać. Powiedz mi. No dobrze, ta... Kto? Amelia, ta stara... Ta starucha. Ty zawsze jesteś taki sam. Iwana, moje dziecko, chodźmy spać. Jutro zastanowimy się, czy ta dziwka jest taka sprytna, na jaką wygląda. Gdybym mogła ją usunąć, gdyby udało się jej pozbyć... Zrobimy to, Iwano. Zrobimy. Przeklęta dziwka. Czy wiesz, jak postępują mężczyźni z takimi dziwkami? Robią im dziecko. A potem porzucają bez słowa. One są jak zwierzęta, skarbie. Na samą myśl, że on jest w jej ramionach. Przysięgam ci, że... Uspokój się, córeczko. Masz rację. Będę spokojna. Znów będzie mój... Tylko mój. Wyłącznie mój. Szybko. Bardzo szybko. Zniszczę ją. Była więc w pokoju i... Mario, muszę z tobą pomówić. Powiedz, po co ty się w to pakujesz? Tak się bałam. Rafael wstrzymał oddech ze strachu, a pani Amelia skarżyła się na Rafaela. Ja ją przepraszałam. Rafael schował się z tyłu. Ale to było straszne. To dlaczego się śmiejesz? Bo już minęło. Ach, ten Rafael. To mój brat. Czego nie robi się dla brata? Dlaczego podajesz mi śniadanie w ogrodzie? Nie prosiła pani? Poprosiłam Matyldę, ale nie tutaj. Zje pani tu tym razem. Masz rację. Pogadamy przy okazji. My? Dobrze się bawiłaś z moim kuzynem? Skąd pani wie? W tym domu wieści rozchodzą się błyskawicznie. Czy pani Amelia wie, że spotkałam się z Juanem Carlosem? Bądź spokojna. Nie wie. Całe szczęście. A więc spotkałaś się z moim kuzynem. To było piękne. Cudowne. To było... Skorzystał z okazji? Nie. Zachowywał się właściwie. Tego właśnie musisz wymagać. Szacunku. Zdaję sobie z tego sprawę. Powiedział, że mnie kocha. Powiedział, że mnie kocha. Czy pani myśli, że kłamał? Dzień dobry. Dzień dobry panu.
Dlaczego nie patrzysz na mnie? Dzień dobry, ukochana. Proszę cię. Kocham cię. Oszaleję przez ciebie. Dlaczego w nocy nie otworzyłaś mi? Bądź ostrożny, proszę. Masz jakieś kłopoty? Powiedz. Dlaczego wciąż cię łapię na pogaduszkach tą pokojówką? Czy masz coś przeciwko Marii? Na przykład ma okropnego brata. Przepraszam, inżynierze, dzwoni do pana z biura, a w bibliotece czeka brat Marii. Zapłać i odpraw go. Mamo, proszę cię. Nie witasz się, Jenny? Dzień dobry, mamo. Co się stało? Masz dziwną minę. Nic mi nie jest. Pośpiesz się i uważaj na naczynia. O kim myślisz? Jesteś w siódmym niebie. O nim? Ostrożnie, głupia. Tak, proszę pani. Przepraszam. Mamo, mogę coś powiedzieć? Czy nie mogłabyś inaczej się wyrażać? Wiem, jak mam się wyrażać. Dzień dobry. Co się stało? Nic takiego. Twoja córka poucza mnie, jak się odnosić do służby. A ta dziewczyna? Kto? Maria? Jest sympatyczna. I widzę, że dobrze pracuje. Moim zdaniem jest głupia. Denerwuje mnie. Widać, że się starzejesz. Nie żartuj sobie. Nawet nie wiesz, jak męczy prowadzenie domu. Męczy również zarabianie pieniędzy na dom. Nie chce się kłócić. A propos, podejrzewam, że Juan Carlos i ta dziewczyna czują do siebie sympatię. Cieszyłbym się, gdyby tak było. Jaki ojciec, taki syn, a ta dziewczyna jest całkiem niebrzydka. Jak możesz? Żartowałem. Nie zajmuj się głupstwami, bo starzejesz się coraz szybciej. Ile pan uważa? Było sporo napraw. Dziękuję. W porządku? Oczywiście. Samolot teraz jest jak nowy. Tatuszko. Poważnie? Jasne. Weź i to. Zasłużyłeś. Dziękuję, inżynierze. Juan Carlos, mama podejrzewa ciebie i Marię. Będzie skandal. Nie będzie, spokojnie. W każdym bądź razie zachowujmy się dyskretnie. Na pewno ci się uda? Jesteś taki zakochany. Postaram się. Udawajmy, że to tylko zabawa. Co piszesz? Liścik do Marii. Możesz go jej oddać? Ma się rozumieć. Ale nie może się dowiedzieć o tym królowa, bo zakuje księcia w łańcuchy. Masz rację, to historia jak z bajki. Tylko dlaczego mnie przypada zawsze rola posłańca miłości? Dom państwa Oroców. Kto mówi? Lastra. Już mnie nie pamiętasz? Mieliśmy się spotkać. Zapomniałaś, moja droga? Będę czekał dziś wieczorem. O 9:00. Przyjadę samochodem przed dom Oroców. Niech pan o tym zapomni. Marzę o tej chwili od dawna, kochanie. Posłuchaj, to nie żarty. O 9:00 w moim samochodzie. Jeśli nie chcesz, żebym porozmawiał z twoim państwem. Nie. Nie. Koniec odcinka 36. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Tekst Jerzy Grabowski. Czytał Lucja Wszołajski.
Thank you.